Szczęść Boże. Produkcja filmu dokumentalnego Gierszfałd 1877. Nieznane konteksty geopolityczne. Ta produkcja trwa i myślę, że zdjęcia wkraczają teraz w fazę kulminacyjną, to znaczy przed nami walna bitwa, wyjazd na drugą stronę globusa, tym razem do Gwatemali. Gwatemala, nigdy w życiu tam nie byłem i pewnie bym się nie próbował nawet wybrać, gdyby nie to, że to tam pół życia przepracowała siostra służebnica Boża Barbara Samulowska, druga młodsza z tych dwóch dziewczynek z Gierszfałdu, tych co to w czerwcu 1877 roku tam właśnie przystąpić miały do pierwszej komunii świętej, a ujrzały w koronie klonu piękną panią, która przez nie przekazała nam wiele słów, a jej obecność tam zmieniła losy Polski i świata. O tym właśnie robimy film. Więc za siostrą Barbarą Samulowską, która jako siostra szarytka pojechała do Gwatemali na początku XX wieku z Paryża, tam pojechała, tam już została, ogromne miała zasługi w podtrzymaniu, w obronie sprawy katolickiej tam w Gwatemali, bo rewolucja światowa zagościła także i w tamtych stronach. I tam dokonała żywota w połowie XX wieku. No i takie wieści z ostatniej chwili, że jeszcze jest tam ostatni świadek, ostatnia z sióstr, które pamiętają świętej pamięci Barbarę Samulowską, i jeżeli zdążymy tam dojechać tak, jak to jest zaplanowane w ostatnich dniach listopada, na przełomie listopada i grudnia, to mam nadzieję, że wrócimy z ważnym materiałem. Rzecz jasna, samo sfilmowanie tych plenerów i wnętrz. Chociaż co do tych wnętrz nie jestem pewien, bo tam trzęsienia ziemi się zdarzają, więc nie wiem, czy te wnętrza, które są, w których tam się kultywuje skromnie pamięć świętej pamięci Barbary Samulowskiej, czy to są te same wnętrza, które ona jeszcze nawiedzała, ale w każdym razie cokolwiek tam zastaniemy, to wiele sobie obiecuję po tych zdjęciach na użytek filmu, który robimy. A zatem Gwatemala, bardzo proszę o kibicowanie temu przedsięwzięciu, bardzo proszę o wspieranie tego przedsięwzięcia. Tak jest, wszystkie moje tutaj komunikaty i występy w tym okienku, one albo się zaczynają, albo kończą wezwaniem, prośbą serdeczną o wsparcie tej produkcji, co można czynić przez tę samą stronę, na którą właśnie Państwo może zbłądziliście, stronę produkcji filmu Gierszfałd 1877, nieznane konteksty geopolityczne. To jeszcze nie dla ekipy filmowej ten ekspres odjeżdża, ale wkrótce my wyruszamy w daleką drogę. Dziękuję za wsparcie już okazane, zwłaszcza wyjazd do Stanów Zjednoczonych parę tygodni temu okazał się, tak powiem ostrożnie, perspektywicznie owocny, jeśli chodzi o stawianie na nogi budżetu naszego filmu. Ten budżet właśnie dopiero potrzebuje być postawiony na nogi, bo na razie stoi na jedną nóżkę, ale nie czekamy na zakończenie zbiórki, pomyślne zakończenie zbiórki pieniędzy, tylko właśnie ruszamy na kolejną turę zdjęć do tego filmu. Do zobaczenia po powrocie. Dziękuję za pamięć, wsparcie i proszę o propagowanie istnienia tego projektu, propagowanie działania tej produkcji. Z góry dziękuję. Z Panem Bogiem.